Cześć kochani, Marek z tej strony z bezpan.pl. Dzisiaj po raz drugi tej zimy rozbieram trochę karpus na Imital. On dostał minus 15 stopni bez zabezpieczenia. Jeżeli ktoś nie pamięta, to o tym wspominam. Rozebrałem, nie wyglądał źle. Później w prognozie było minus 18, więc z powrotem go ubrałem. I teraz jak wygląda, nie wiem. Mam nadzieję, że nie jest źle, ale oczywiście zaraz się przekonamy i zaraz się dowiemy. Bo to jest dla mnie mega ciekawe. On miał kilka liści tam pozwijanych, nie wiem czy pamiętasz. I nie wiem jak to dalej się potoczyło. Szczególnie, że znowu był zamknięty. I to już jest drugi miesiąc tego zamknięcia, bo to było chyba na początku stycznia, teraz mamy początek marca. I mam 20 minut, bo właśnie mi się ziemniaki gotują i będzie obiad. Uwaga! To jakby ktoś chciał zobaczyć, niestety, nieraz pytacie, jak zakładam kabel grzewczy. No w takiej jest od siebie odległości. 15 cm, pewno tu więcej. Tu się nakłada, nic mu nie jest, bo to smart. Tak wygląda. Oczywiście nie wszędzie jest równo, to nie ma żadnego znaczenia. Ciepło unosi się do góry. Na tym są kolejne kaptury. Ściągam kabelek i zaraz się przekonamy, jak to wygląda. Mam nadzieję, że nie jest źle. Kabel zdjęty. Będę go zwijał. Ostatnia, że tak powiem, powłoka. Wchodzę, ściągam i zaraz razem będziemy widzieć, czy wszystko jest ok, czy coś się stało. No jestem gotowy na to, że coś może się stać, dlatego że no minus 15 było. Ale zaraz się przekonamy. Oj. Ale nic się nie stało. Jest ok. Widzicie te fragmenty, które były uszkodzone, siada na nich pleśń. Wy się nieraz pytacie, dlaczego na mojej palmie jest pleśń? Pleśń się robi tylko na tej części palmy, która jest uszkodzona. Na świeżych, znaczy na zdrowych się nie robi. Zaraz ją rozwiążę. O, tak samo tutaj widać, gdzie było uszkodzone z jakiegoś powodu, to jest jakaś tam pleśń. Zaraz rozwiązujemy i biegniemy na obiad. Jest kochany na Imital, zmierzwiony, jak fryzura punk rockersa. Te liście, które pamiętacie, były takie pozwijane. One były po prostu uszkodzone. O. I są uszkodzone. Nie wiem, może wytnę tego liścia później, może nie wytnę. To jeszcze oczywiście jest do przemyślenia. Uszkodzone są też takie jakieś najmłodsze. To oczywiście i tak by było do wycięcia, bo to jest na samym końcu pnia. Więc tego oczywiście nie będzie. Jak ją przytnę, to zrobię oczywiście następna z końca pnia. One i tak już by szły do obcięcia. Także jest mocno jeszcze zwichrowany, ale no świeżutki, zieloniutki. Jeżeli ktoś tak nie ma, to znaczy, że no coś poszło nie tak. Coś poszło nie tak. Minus 15 miał, przez co prawda 3-4 może godziny i wtedy żeśmy z Wojciechem zdążyli zabezpieczyć. No i tak to wygląda. Na Imital bardzo silna roślina. Została do odbezpieczenia oczywiście karłatka, dwa duże trochę karpusy. Ten Wagnerianus, który jest tutaj, to pewnie odbezpieczę go jutro. Do tych większych raczej będę prosił kolegę, żeby mi pomógł. No i co? Zapalmiamy Polskę z bezpan.pl, nie przejmujemy się. Znowu dostaję zdjęcia trupów, ludzie odkrywają i no przykro. Teraz dostałem od takiej pani, też nie jest moją klientką, ale no jakoś do mnie się zwraca. Proszę pana, miałam na dworzu, stał w donicy w dodatku, ale go pięknie owinęłam, samą agrowłókniną, tak? Tyle razy nagrywałem, tyle razy, wystarczy tylko zobaczyć. Nie chce się, nie? Nie chce się. No ale jak się nie chce, to później będziecie tracić pieniądze. Bo to, jak to była duża palma, bo widziałem, no miała z 3 metry. To pewnie z 2000 kosztowała mniej więcej. Dla niektórych dużo, dla niektórych mało. Każdej rośliny jest szkoda. A wystarczy zobaczyć obrazek, jeżeli debil sprzedawca powiedział ci jakieś głupoty. No to po prostu szukaj w necie. Szukaj. Ja też jak mi coś mówią, nawet jak lekarz mi coś mówi, to ja mu nie wierzę. Po ostatniej pandemii, no kuźwa, nieźli oszuści też są. Także bierzemy się do roboty. Jubea cudna. Princeps cudny. Tutaj cudnie.
działamy, 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 działamy. Nie śpimy, zapalniamy Polskę. Rośliny już za miesiąc w Polsce. Znowu będzie się działo. Będziemy przyjeżdżać, spotykać się, dawać rąsie. Całuski, będzie szedł bimberek. Będzie fajnie. Cześć.